Witajcie na moim kanale Fotografer Judo Walker. Teraz chciałem Wam pokazać dziką zagrodę w Mirosławcu. Będąc w Polsce, zjechałem do tego miejsca, przyjeżdżając niedaleko. Jest to bardzo fajne miejsce, gdzie możecie spotkać żubra i rysia. Miałem okazję zrobić dosłownie kilka zdjęć rysiom i nagrać krótkie wideo, które zobaczycie za chwilkę. Polecam Wam to miejsce, bo to jest taka namiastka dzikiej przyrody, szczególnie dla osoby jak ja, która porusza się o wisku bądź z balkonikiem i no, nie ma tak łatwo jak inni mają, ale udało mi się zfotografować i nagrać te rysie. Nie są to imponujące może kadry, ale dla mnie bardzo cenne, dlatego że jest to ryś praktycznie dziki i to co prawda nie jest typowo na wolności, tak typowo na wolności, ale też nie jest w klatce, jest jakiś tam teren ogrodzony, na którym on operuje i trzeba mieć szczęście, żeby go spotkać i jeszcze z młodymi. To nie jest tak, że on w klatce czeka na nas, aż przyjdziemy, także trzeba było wypatrzeć. Miałem dużo szczęścia, bo akurat wyprowadzane były młode na zabawę. Także poszczęściło mi się, byłem tam chwilę, bo mi nie pozwoliło iść dalej, choroba nie pozwoliła mi dalej iść po prostu i tak się bardzo cieszę, że mogłem te zdjęcia zrobić, tak to wiesz wygląda. Tam możecie nakarmić z ręki żubry, jest to taka zagroda, hodowla reprodukcyjna, czyli młode roczne czy dwuletnie idą na wolność i już sobie radzą w życiu dalej same, a póki są młode, to pierwsze rok, dwa się nimi ludzie opiekują po prostu. Ale też nie tak, żeby one były oswojone, tylko to mają być dzikie zwierzęta, po prostu żyjące na wolności i tak populacja rośnie w Mirosławcu. Bardzo fajnie, cieszę się, że mogłem je sfotografować. Niestety nie udało mi się tego zrobić w polu, ale w ogóle będąc w Polsce, tym razem w ogóle mi się nie udało zrobić zdjęć takich dzikiej przyrody. Zrobiłem tylko bociany, co udało mi się zrobić, i rudą kanię z autostrady czy tam z ulicy i ten jeszcze żurawie widziałem z tej samej odległości, więc kadry nie są jakieś imponujące, ale mnie bardzo cieszy, dlatego że miałem okazję, że tak powiem, takie dzikie zwierzęta zrobić, a nie w parku. Dla mnie dobre i to. Niestety brakło zdrowia i czasu, żeby zrobić jakąś wyprawę do lasu, ale może następnym razem się uda. Także zapraszam Was już na krótkie nagranie, dosłownie kilka zdjęć i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. We'll be right back.
Jesteśmy tutaj z wujkiem. Wujek wziął mnie na łódkę. Wujek łowi ryby, a ja będę robił zdjęcia ptaków, jak jakieś trafię. To chyba za mało, co? Tak. Wraca do jeziorka. Idź się rozmnażaj. Dziadka zawołaj. Dziadka zawołaj, tak. Dziadka dawaj. Zaproś go na kolację, wiesz, że go na kolację zapraszamy. Tak jest. No. Mamy to ekologicznie. Bardziej, żeby nie hałasować. Bo jakbyśmy mieli takiego cichego diesla, to też byśmy używali. Wystarczy, że cicha hałasują, nie? No. Na skuter. Mamy piękną sztukę. To już taki rozmiar kolacyjny. Idzie z nami na kolację. Damy Asi, żeby spróbowała. Jeszcze małe. I cieszy się. Ktoś przeczyła, że chłop to złowi, a on to skrobać bierze. Nie wiem, chciały, żebyśmy 100% zrobili. Złowili, jeszcze skrobali, usmażyli. A gdzie równouprawnienie? No. U nas jest równouprawnienie. Dałeś? No, nagrane mamy. Piękna sztuka. 22 cm jak nic. Prawie taki duży jak ja. No? Następny tak. Już 10 na plac. Nagrywamy. Jesteśmy na rybach z wujkiem. Większa sztuka. U mnie też coś bierze. Dawaj. No bierz. Łobuz, pomódkę ucieka. No masz to łobuz. O, zobacz, co się dzieje. O, człowiek ten wielki. O, silna bestia. Chodźcie. Wujek nie prowadzi, rozpadało się, jedziemy. Robiliśmy rybki i robiliśmy zdjęcia. Także dwa w jednym, a w trzecim bonusie zmokniemy. Ale pompa. Ja sobie chyba tym torbą na tyli aparat. Ja sobie tutaj o aparat sobie nakryłem i haha. Jo, ta pompa. Dobra, to na razie. Troszkę zamógł mi ten sprzęcior, ale przygody muszą być. Największy deszcz. Sprzęty wycieramy. Ja na końcu. To jest najważniejsze. Ręcznik już jest, jakby coś. Już jest. No ja tam 100 metrów na wlepu łódku. Mhm. Trzeba było pójść na wpław. Łódka szybsza. Pław to ostatnie 2 metry do pomostu.